Jak już jest chwila czasu, to jeszcze jeden fenomen, lekcja pokory numer 2. Miałem niedawno okazję, niedawno, niedawno, w zeszłym roku, w sierpniu, mieć zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu. Tak, nie ma się czym szczycić, ale należy o tym powiedzieć. Też się nie ma czego wstydzić, bo każdemu się to może zdarzyć. Natomiast lekcja pokory numer 2 polega na tym, że nim zostałem wezwany na komisariat do złożenia zeznań, czyli dostałem termin do złożenia zeznań w sprawie, dostałem wyrok bez zeznań. Więc taki fenomen. Odwołałem się od tego. To zamiast 6 miesięcy kary dostałem przedłużenie do 10 miesięcy. Ale to w taki fajny sposób, bo to najpierw trzeba było 3 miesiące czekać na rozprawę, potem była rozprawa, potem milicjant nie przyszedł na zeznania, potem został ukarany grzywną, czyli karą porządkową. Jak już po 5 miesiącach przyszedł na zeznania, to sąd mu oczywiście z uśmiechem na ustach anulował tą karę. No a że sprawa cała w sumie trwała 9 miesięcy, no to sąd stwierdził, że no, trzeba dać 10 miesięcy kary, żebym nie mógł prowadzić pojazdów mechanicznych. Tutaj zaznaczam, że mogę prowadzić jacht żaglowy, mogę prowadzić szybowiec i rower. Natomiast taki fenomen, że jak się chce zawalczyć o swoje, to się dostaje w ucho. Teraz ciekawy jestem, czy to dlatego, że tu jest nowy ład, czy jak. To takie ciekawe jest. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć szczegółów, jak, a może nakręcę filmik, jak odzyskuję te uprawnienia, bo to nie jest takie proste. To nie. Żeby odzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, to w sumie zajmie mi to 11 miesięcy od momentu popełnienia wykroczenia. To może w 11 miesięcy uda mi się odzyskać te uprawnienia. Jak chcecie, to wam nakręcę film i wam opowiem o wszystkim. Tylko to będzie trochę dłuższe, bo tego materiału będzie więcej i wiadomości jest więcej. Natomiast lekcja pokory numer 2 polega na tym, że niepotrzebnie podpisałem protokół z kontroli. Sam się wpieprzyłem w bagno. Jak chcecie materiał, jak odzyskać uprawnienia, z czym to się wiąże i krok po kroku, gdzie pójść, co załatwić, to napiszcie jaki komentarz, to nakręcę filmik i wam opowiem, ile co kosztuje, jak się to robi, gdzie się to robi, bo droga jest dosyć skomplikowana i kosztowna.